No już najstarsi górale zapomną o tym, że tutaj była kopalnia. Czy dalej będzie ten właśnie przystanek nazywał się Kopalnia Polska Nowy Wirek? Pytanie. Dziś chcę Was zabrać na wycieczkę do Kochłowic i okolic. Będą kościoły, będą kopalnie i ciekawe historie. Byłoby więcej, ale zastał mnie mrok, a i sprzęt coś ostatnio nie domaga. Jesteśmy w samym centrum Kochłowic, czyli na kochłowickim rynku. Tutaj centralnym punktem jest oczywiście kościół. A dokładniej Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes. To najstarszy kościół na terenie obecnej Rudy Śląskiej. Inne kościoły są od niego od kilkudziesięciu do nawet stu kilkudziesięciu lat młodsze. Swoją drogą, czy tylko mi się wydaje, że to kochłowickie sanktuarium stoi krzywo? Można zauważyć, ciężko to jest pokazać z góry, bo trzeba by było naprawdę wysoko się wznieść, ale można zauważyć tą zabudowę tak po okręgu, to znaczy ten ryneczek jest otoczony z każdej strony drogą i można go właśnie przejechać dookoła samochodem, czy też przejść piechotą i wszystkie ulice odchodzą od tego właśnie rynku w Kochłowicach, tworząc takie promieniste, czy takie gwieździste ułożenie. Oczywiście przez lata Kochłowice się zmieniały, Kochłowice się rozwijały, Kochłowice się dobudowywały i powiększały swój teren, ale ta zabudowa taka, no bodajże średniowieczna właśnie Kochłowic, gdzie jakby centrum, tym trzonem tej dzielnicy jest właśnie ten ryneczek z kościołem, pozostał. I tak się nadal tutaj jeździ, nawet w 2022 roku. Co ciekawe, bardzo niedaleko jest drugi kościół i również jest dosyć stary, bo z 1902 roku pochodzi. A jak on wygląda? No to właśnie go teraz zobaczycie, a za chwileczkę się pod nim znajdziemy. Mówiłem Wam o tym drugim kościele w Kochłowicach, który się znajduje bardzo niedaleko od tego kościoła w ryneczku i to jest właśnie ten kościół. Czemu tak dobrze zapamiętałem, że jest tutaj też ten drugi kościół? No bo po pierwsze oczywiście jest przepiękny, jest potężny, bardzo, bardzo po prostu ładny, a po drugie jest bardzo stary. Ponieważ pamiętam w 2002 roku tutaj był taki wielki baner z napisem jubileusz stulecia. Ja wtedy to zapamiętałem, 1902-2002. Już wtedy wydawało mi się, że to no, jest bardzo okrągły, piękny jubileusz. No i teraz już ten kościół ma 120 lat. Czemu jeszcze tak bardzo dobrze kojarzę ten drugi kościół w Kochłowicach? No bo kilka lat temu tutaj była, znaczy ogólnie była wichura, była burza i teraz nie wiem, czy to drzewa dosyć okrutnie rozprawiły się z kościołem, czy też ta wichura spowodowała, że zerwało dachówki. Nie jestem teraz pewien, co to dokładnie było, ale wiem, że była tutaj dosyć duża sprawa, dosyć duży problem budowlany i trzeba było ten kościół naprawić. Tak mi się akurat zapadło w pamięci. Jeśli będziecie mieli okazję, to oczywiście zajrzyjcie sobie, pooglądajcie dokładnie ten kościół, a my natomiast idziemy kawałeczek dalej. Ale zanim zajmiemy się obiektem, który stoi nieopodal tego kościoła, wjedziemy pod górę, tak jak te samochody. Oddalimy się trochę od centrum Kochłowic, żeby zobaczyć stary, nowy wirek. Przygotowując się do realizacji odcinka o Kochłowicach, ja już wtedy wiedziałem, że podczas zdjęć muszę przyjechać tutaj, przed kopalnię Polska Nowy Wirek, bo chociaż ta kopalnia już od kilkunastu lat nie funkcjonuje, no to ja ją pamiętam jeszcze właśnie od dziecka, kiedy przejeżdżałem obok autobusem. Ten wielki, potężny budynek, ta siedziba tej kopalni z tymi monumentalnymi herbami górniczymi, które widać, to naprawdę działało na wyobraźnię, to pokazywało potęgę tego zakładu, który kiedy jeszcze funkcjonował. To pokazywało, że on był, ta kopalnia była żywicielem wielu ludzi tutaj, setek, a może nawet tysięcy ludzi z okolicy przez bardzo, bardzo długi czas. Dlatego stwierdziłem, że muszę tutaj przyjechać i zobaczyć, co z tej kopalni tutaj zostało.
Polska Wiryk, Polska Wiryk. Olbrzymi budynek wydaje się nienaruszony. Dalej cicho snuje opowieści o dawnej potędze, ale okolica trochę się zmieniła. Budynki są na sprzedaż, a część dawnej kopalni to teraz zakład zajmujący się demontażem urządzeń. Tymczasem tak wygląda najbliższe sąsiedztwo ostatniej wieży szybowej, która tutaj została. Stoi dumnie chyba tylko dlatego, że na jej szczycie zamontowano przekaźniki. A co to w ogóle za zakład? Nie chcąc rozwodzić się nad historiami z Hugo czy Hugo Cwang, dojdźmy do czasów powojennych. A to jest historia tyle ciekawa, co powikłana. Łączenie kopalń to przecież proces naprawdę fascynujący. Nowy Wirek łączy się ze świętochłowicką Polską, a potem trafia w objęcia Halemby, po drodze wpędzając kopalnię ze Świętochłowic do grobu. W tandemie z halembską kopalnią pofedruje jeszcze trochę, aż do 2009 roku, o czym przypomina ten wagonik. Po drodze kopalnia Nowy Wirek zdąży zbudować nowe osiedla, zapewnić stabilny byt dziesiątkom rodzin, ale też, tak mi się wydaje, zdeformować okolice, bo tak duże różnice wysokości i wzniesienia wzbudzają, przynajmniej we mnie, wiele wątpliwości. No chyba, że zawsze tak tutaj było, to poprawcie mnie w komentarzach. A naprzeciwko kopalni przystanek, no i takie miejsce, gdzie, ja dobrze pamiętam, kiedy tutaj się przejeżdżało, tutaj stał duży, no ciężko powiedzieć centrum handlowe, ale duży super sam z wieloma sklepami. No, miało to oczywiście sens, bo z kopalni wychodziło się, tutaj są zabudowania, tutaj są osiedla, więc to centrum handlowe, powiedzmy, na dzisiejszej nomenklaturze, no to miało tutaj sens. Natomiast teraz, jak już nie ma kopalni, no to i jak możecie sobie zauważyć właśnie, to ten super sam został zrównany z ziemią i został po nim tylko pusty ślad, puste miejsce. Wchodząc na teren tej starej kopalni, nie wiedziałem, że znajduje się tutaj taki pomnik. Można zobaczyć, że oczywiście został on postawiony dla celu uczczenia górniczego trudu w 1984 roku z okazji Barbórki. On jest taki otoczony, troszeczkę tutaj ukryty, a przecież to jest bardzo, bardzo ważny pomnik. No i tak myślę, że powinien być jednak, pomimo tego, że kopalni nie ma, to powinien być bardziej wyeksponowany, bo naprawdę, no, oddaję cześć temu właśnie trudowi górniczemu, tej ciężkiej górniczej pracy. Musicie wiedzieć, że to nie jest moje pierwsze podejście do realizacji odcinka z Kochłowic, bo kilka dni temu byłem dokładnie w tym samym miejscu i docieramy do kiedyś bardzo ważnego miejsca w Kochłowicach, czyli do dworca kolejowego. Tutaj biegnie linia, tylko jak się domyślacie, pogoda płata nam figle. No i kilka dni temu było tutaj tak zimno, że po prostu nie wytrzymałem i nie dałbym rady zrobić całego odcinka w takim mrozie. Natomiast dzisiaj jestem tutaj, no i mamy ogromną odwilż, no i... No, święta białe, no to raczej nie będą. Natomiast jesteśmy tutaj pod takim oto budyneczkiem, który no świątecznie troszeczkę jest ustrojony. Jest to budynek dworca w Kochłowicach. Może ktoś powiedzieć, no nie wymądrzaj się, przecież widać tutaj napis Bahnhof, to każdy to dobrze wie. Jasne, oczywiście, ale akurat ten napis Bahnhof nie świadczy o tym, że był tutaj kiedyś dworzec, no bo nie przetrwałby taki napis ponad 100 lat w Polsce, tak mi się wydaje, oczywiście z krótką tą przerwą na czasy wojenne, no bo Kochłowice od czasów poplebiscytowych były już w granicach Polski, dlatego no taki napis raczej tutaj by się nie ostał. Gdyby był jeszcze pomalowany, no to może, ale to są metalowe literki przytwierdzone do muru, więc raczej to zostałoby rozebrane i gdzieś dawno, dawno przetopione, czy też po prostu wyrzucone. Natomiast czemu jest tutaj Bahnhof? No bo w tym budynku dworca kilka lat temu był lokal gastronomiczny, który taką nazwę przyjął. Nawet chciałem się tutaj wybrać, no ale zdążył się ten lokal zamknąć, zanim ja tutaj do Kochłowic zdążyłem przyjechać z niego skorzystać. Bardzo mi szkoda. No ale faktycznie fajny pomysł, no bo w starym dworcu był lokal o nazwie właśnie Bahnhof. To jest linia łącząca Ligotę, Katowice w takim razie z Gliwicami, ale nie jest to oczywiście ta linia, którą bardzo dobrze znamy, Katowice, Gliwice, którą jeździmy przez Chorzów Batory. Jest to raczej poboczna linia, no na tyle poboczna, że już teraz
No tak, no poprawcie mnie, ale wydaje mi się, że już tutaj zdecydowanie nic nie jeździ, jeśli chodzi o pociągi pasażerskie, a już na pewno się tutaj nie zatrzymuje. Natomiast co jakiś czas widać tutaj różne składy, które tam czekają tutaj na jakichś torach, więc jeśli chodzi o takie cargo, o transport, no to faktycznie ta linia jest używana. Jeśli chodzi o ruch pasażerski, no to niezbyt. Kochłowice zachowały swój małomiasteczkowy charakter. Niskie zabudowania, domy jednorodzinne, ale są też okazałe piękne kamienice i budynki użyteczności publicznej, jak ten dawny ratusz. Bo trzeba pamiętać, że Kochłowice były kiedyś osobnym bytem. Na mieszkańców tej dzielnicy potocznie mówi się mietlorze, a to podobno dlatego, że w Kochłowicach, specjalnie wymawianych bez eł, robiono miotły właśnie. Swego czasu po internecie krążył fajny film Karasol. Warto go zobaczyć. Bo pewnie kilka osób w komentarzach wypomni mi, że nie wspomniałem nic o tym grodzisku, czy też grodzie w dolinie rzeki Kochlówki. Wiem o nim, pamiętam, natomiast w tej takiej ciaplycie naszej to nie będzie nic tam sensownego widać, więc poczekajmy akurat z tą atrakcją do wiosny. Na pewno tam podjadę, natomiast pomiędzy Kochłowice a Bykowinę, natomiast teraz cieszmy się innymi atrakcjami Kochłowic. A faktycznie jest ich trochę, bo znajduje się i jednostka dawnej straży pożarnej, jak w Łagiewnikach, i rozpadająca się wieża przy dworcu PKP, jest przecież też Mrówcza Górka i wiele innych. W Kochłowicach można też smacznie zjeść, i to w tradycyjnych lokalach, i w otwartej nie tak dawno restauracji z pizzą, ale to opowieść na kolejny odcinek. Moi drodzy, zastał nas zmrok. Światło się na dzisiaj skończyło, więc i my kończymy naszą wycieczkę po Kochłowicach. Mam nadzieję, że Wam się podobało i niebawem sami wyruszycie tutaj właśnie na szlak do Kochłowic, aby eksplorować tą bardzo ciekawą dzielnicę Rudy Śląskiej. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Chciałem Wam tylko podkreślić to, że ten odcinek nagrywam właśnie w popołudniem, co zresztą widać, 23 grudnia. Wszystko po to, abyście mieli coś do oglądania przez te święta. Oczywiście na początku spędźcie pięknie te święta z rodziną, przeżyjcie cudowne chwile w gronie najbliższych, zjedzcie pyszne potrawy, radujcie się i odpoczywajcie, ale kiedy już przyjdzie taki okres przejedzenia, kiedy będziecie chcieli jednak pójść do tego pokoju obok, aby troszeczkę odetchnąć również od rozmów i tego gwaru rodzinnego, no to mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was jak znalazł. Mam nadzieję, że też ten taki przedświąteczny pośpiech mój z tym odcinkiem docenicie łapką w górę, subskrypcją, podeślijcie to swoim znajomym, niech oni również zobaczą, jak na Śląsku jest ciekawie, jak na Górnym Śląsku może być ciekawie. No a co, a mi pozostaje tylko życzyć Wam zdrowych, wesołych świąt. Do zobaczenia na kanale już po świętach, być może po nowym roku, a więc życzę Wam też również dobrego wejścia w ten nowy 2023 rok. Bądźcie ze mną, na pewno w 2023 roku wiele na kanale, widzę to tak, będzie się działo. No bo ja, Śląsk, widzę właśnie tak.